Dobry jest, z tej strony Pixel, a to jest, mam nadzieję, ostatni odcinek z Ratchet & Clank'a dwójki. Nie sądziłem, że tak szybko się uda właściwie, ale tak, wpierw synchronizacja, żeby nie popełnić tego samego błędu co w poprzednim odcinku. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, down, up, down, up, down, up, down, up, okej. Najpierw tutaj sobie troszeczkę tego hajsu pozbieramy, żeby było fajnie. No trochę tu tego jest. Nie sądzę, że uzbieramy na nowy armor, co trochę mi utrudni sprawę. Ale no niestety... No mówi się trudno, jak to mówią. Jakoś sobie poradzę. Ja nie dam rady. Muszę dać radę. Dla was. Żeby nie było później, że Pixel to zły Gargamel, który nie umie przechodzić gier. Patrząc na sytuację z Mario 64DS. Ale spokojnie, Mario 64DS. Znaczy nie DS. Mario 64 wróci jako takie moje newborn tego let's playa i będę robił zwykłe Mario 64, nie DS. Więc co mówiłem w Mario 64 DS, że nie będę tego robił, bo monitor będzie robił, ale... No wyszło jak zawsze. Okej. Tutaj mamy taką mechanikę pseudoplatformową, że zamiast skakać na te dalsze platformy, to musimy się teleportować z jednego do drugiego robocika. Co jest nawet fajną mechaniką według mnie. Więc jak mówiłem, Rambo tu jest. Rambo z Chuck Norrisem połączony. Z Chuckiem Norrisem. Boże, z Chuck Norrisem, jestem idiotą. Boże, stworzyłeś idiotę. No co, taka prawda. Jak ktoś zaprzeczy, to niech mi poda... Niech mi poda argumenty, dlaczego nie. Jak ktoś ogarnie, z czego to jest, to może im powiedzieć, zostanie ode mnie wtedy ciasto. Rozwalę się czołgu! Dobra, syntenoidy lecą. I już nawalamy, kurde, nawalamy z karabinku. Była będzie chyba continue point. Jest. No to dobra, jesteśmy ustawieni. Okej, właściwie nie musimy przejmować. Nie, musimy się przejąć na kurde. Ło, to było nie fair, to było nie fair, to było nie fair, to było nie fair, to było tak bardzo nie fair. Zapomniałem, że musieli się wrócić po jeden gadżet. Ta, jestem genialny. Akurat w takim momencie sobie to o tym przypomniałem. Brawo ja. A tak, musimy wrócić na wcześniejszą, właściwie dużo wcześniejszą planetę. I kupić sobie jeden gadżet, który... Jakby to powiedzieć? Będzie mi niezbędny, jeżeli chcę przejść tą planetę. I jednocześnie właściwie grę. Więc no niestety ten gadżet jest niezbędny, jeżeli ktoś lepiej to potrafi przejść, to proszę bardzo, może mnie wyśmiać. Ja się nie będę jakoś, nie wiem, obrażał czy coś, ale no... Ja nie jestem dobry w Ratchet & Clank'a, tak? Ja nie jestem dobry w Ratchet & Clank'a, przyznaję się do tego. Nie jest tu jakaś tajemnica państwowa czy coś. Ja w dobry w Ratchet & Clank'a nie jestem. No i przez to muszę używać takich... takich rzeczy. Nie mówię tutaj o haksach, cheatach i tym podobne. Nie jestem takim typem osoby. Ale no szef. To zupełnie doświadczeni gracze już wiedzą, o co mi chodzi. Tesla Cloud właściwie możemy kupić. W sumie Tesla Cloud będzie mi potrzebne. A, mam to już kupione! Brawo ja.
W każdym razie Tesla Cloud też będzie mi potrzebne. Może w małym stopniu, ale będzie się przyda też. Gdzie jeszcze możemy polecieć? Tak do Megapolis polecimy, bo mam najbliżej. Najszybciej załatwię to, co chcę załatwić. Czyli sprawdzić jednak, czy nie mamy jakichś upgrade'ów, bo już to chcę mieć za sobą, żeby nie mieć później wpadki, że mam jakiś problem, bo mam za słabą broń, albo coś w tym stylu. Właściwie wszystkie bronie, jakie ja posiadam, mam wylewelowane na najwyższy poziom, jaki jest możliwy jak na razie. Właściwie to tyle. Nie mam nic do kupienia. Dobra. Przynajmniej wiem, że to teraz wszystko zależy od mojego skilla. A nie przejdziemy tej gry. Więc tym razem będziecie mieli bossa, którego ja przechodzę, to znaczy tamtego poprzedniej grze. To też przechodziłem, tylko no niestety no wyszło na to, że miałem za słaby arsenał i musiałem poszczycić się moim pierwszym praktycznie wystuprocentowanym save'em, gdzie już jestem na challenge modzie i mam wszystko zrobię. No niestety tak wyszło. Może kiedyś zrobię Newborn, Ratchet & Clank 1, nie mówię, że nie. Gdzie już będzie live play i postaram się stać nie na Shield Charger, tylko czy to mi się właściwie po co kupić? Rozkmina życie, ludzie. Kupujesz Shield Charger czy nie? Dobra, zobaczymy. Gdzieś pewnie po drodze jeszcze będzie vendor Megacorpu, więc po prostu go kupię. Wtedy, nie wiem, rzucę monetą czy coś i zobaczymy, jak to się będzie odbyło. Dobra, są ten, no idę wpierw. Minimum. Właściwie to nuke to jest chyba bomba atomowa, czy coś w tym stylu, nie? To jak może być mini bomba atomowa? Nie rozumiem w ogóle tego konceptu. Dobra, już ten najgroźniejszy prawie przeciwnik został pokonany, jeszcze tylko dwóch. Ale pocieszenie. Ale dobra, bo na nutach już dostaciłem. No. Więc trochę tam damage'u zabrałem. Tym wszystkim. Nie wiem, czy tym czołgom, bo one są strasznie ode mnie teraz daleko. Są strasznie ode mnie daleko. Nie, kurde, mol. Były strasznie ode mnie daleko. Dobra, tamten. Jezu, jak one mnie nerwiają, te roboty. Jeszcze nie zginął. Albo się nowy zespawnował, bo czemu nie? Już. Dziękuję. Ja był continue, pan. Nie widziałem jeszcze. Przypomniawszy. A nie. Nie mam tego i tego zaupgradowanego. O cóż. Pneumatic. Dobra, to musimy wszystkie fale pokonać tych robotów, nie robotów, by mógł wcisnąć przycisk. I tak, jak zauważyliście, za każdy hit ten czas tego robocika się skróca, co jest według mnie nawet fajnym rozwiązaniem, przyznam. Czy zdążę, czy nie zdążę, czy zdążę, czy nie zdążę? Zdążyłem! Dziękuję bardzo. Teraz możemy już tu iść. Dobra, teraz rzecz, z którą miałem najwięcej problemów i z której najbardziej mi się crashowała bita. Plasma Coil, nie chcę kupować tego. Mini Rocket Tube. Kupię. Wiem, że na tym poziomie to praktycznie nic nie zrobi, ale... No i teraz ten Shield Charger. Kurde, nie wiem, mam teraz dylemat. Dobra, spróbujmy to raz przejść. Jeżeli mi się nie uda za, powiedzmy, drugim razem,
to zabije się zresztą już z takim... z takim... z tą ilością życia to nic nie zrobi właściwie. Zobaczmy jak to działa. No właściwie to nawet na tym poziomie też spory damage robi. Nie wiem, jestem skąd poręczny. To, tu wiem, tu kliku. Tak, żeby mi nie dali damage'u, bo to jest najważniejsze, żebym nie zdobył co najmniej ani jednego damage'a podczas tej mojej wędrówki tutaj. Okej, teraz czas na najtrudniejszą, czyli dla niej. To jest według mnie najtrudniejsza tutaj ta rzecz. Przed tym, co się zaraz wydarzy. Dobra, na antek zdobyłem. To jest chyba... to jest w ogóle chyba ostatni antek, jaki możemy zdobyć przez tę monetę. Nie. Okej, to już się... to już tego użyję, bo się boję najzwyczajniej się. Nie. Nie. Kamera! Nie troluj! Aha, dzięki. Okej. Okay. Jeżeli zniszczę... Patrzcie, bo o to tu chodzi, że tutaj jest chyba nieskończony spawn ich. Chociaż pewnie to ja głowy nie dam. Nieskończony ich spawn i... o to się właśnie najbardziej boję. Serio, ja w ogóle w niego nie trafiam, okej. Okay. Okej, okay, zdjęcie. Oddech. 3, 2, 1. Nie! Kurde! Więcej tutaj rozkłada. Nie! Dobra, spróbuję ich tak rozwalić. Nie wiem, czy się uda, nie wiem, czy oni tutaj mają nieskończony spawn, czy co. Ale spróbuję. Najgorsze są ci na górze, bo ich nie mogę w jakiś normalny, w jakiś logiczny sposób zdjąć. Okej, chowam, chowam, chowam się. Najprościej będzie, jak będziemy się najpierw tych na dole. Bo zawsze mogę później użyć wizji bomba, żeby ich ogarnąć. Tylko kurde, żebym wiedział, czy oni mają tutaj nieskończony spawn, czy jednak... To było nie fair. To było tak bardzo nie fair. Dobra, jeszcze raz. Już mam przynajmniej taktykę na ten początek. Gorzej będzie z tą końcówką. Chociaż... wiesz co, jeżeli teraz mi się nie uda z tym Deagle Glove'em, to użyję czegoś, czego nie chciałem używać. Ktoś, kto lubi gliszować gry, na pewno ogarnie, o co chodzi. Ale na serio nie chciałem tego używać i to już będzie ostateczność, jaką sobie postawię. Jeżeli nie uda mi się to z Deagle Glove'em, że oni... że Deagle Glove jednak odwróci ich uwagę, będę mógł spokojnie do tego terminala dojść, to wtedy będzie ok. Jeżeli natomiast się nie uda, muszę niestety pokusić się o glitchowanie. Bo innej wtedy metody jednak mieć nie będę. To jest ludzie teraz na serio rozkminarzy życie, bo ja nie chcę tego zchrzanić na żaden sposób. Więc co to jak najlepiej by się dało zrobić? Chyba najpierw ten, użyjemy na ten czołg cały. Kurde, że tak niefortunnie stałem. Dobra. Co? Robimy chyba. Ten. To z dyplomem. Dobra. Niech. Jest! Udało się! Dobra, więc nie będę musiał się na szczęście pokusić o glitchowanie.
Dobrze, że oni mnie teraz nie mogą z tego stanu wyciągnąć. Dobra, 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 dobra. Jest, ludzie, udało nam się. Udało nam się. To naprawdę nam się udało. Dobra. Okej, okay, to tacy się utopiły. Teraz pytanie ze 100 punktów. Jak ja to mam zrobić? Ja tutaj na... ja tutaj nie robię sobie jaj, tylko po prostu nastawię jak ja. Tak, takim nie wiem. Dobra. Ja tu mam jakiegoś przycisku. Ej, właśnie. Ja tu jakiegoś przycisku? A, tu jest podkawa. Może mi to pomaga. Niezbyt mi pomaga to, że jest tutaj płytka woda, ale... ale przynajmniej nie będę miał problemu z... Dobra, 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 easy. Dobra, continue point. Nadal nie, serio? Dobra, teraz użyję wizji bomba, bo... bo boję się po prostu. Czy będą na mnie namierzać? Nie, na szczęście nie. A, chciałem prosto przydać to do mnie. Niestety tutaj się ukryje. Ups. Tutaj się ukryje, żeby nie mogli mnie trafić w żaden możliwy sposób. Tak będę wyglądał. Jestem ciekaw, ile zajmuje. Oj. To było już bardzo nie fair. Ciekawe, ile nie zajmie strzelanie do nich. W sensie, ile hitów jest potrzebne, żeby ich rozwalić z bomb gunem. To jest szczerze powiedziawszy tak... tak troszeczkę mnie ciekawi, ile mi to... Nie! Kur... Zagadałem się. Musiałem sobie mikrofon poprawić, to było. Nie wiem, tak jakbym nic im nie odejmował. Tak coś mi się zdaje. Mógłbym tak teoretycznie na YOLO polecieć, ale... tak szczerze, to wolałbym raczej nie ryzykować. Gdybym miał zaznaczony jakiś, nie wiem, słaby punkt, cokolwiek, to by może to miało jakiś sens, ale no niestety oni tak jakby nie chcą współpracować. Udałbym teraz wszystko zapiliło. A w ogóle? W tej grze nie ma PDA. Mów się jak chcesz. O, teraz się udało. Nie no, mógłbym na YOLO, tylko że... o, strasznie się boję. Dobra, jak załatwimy tego jednego, to już będzie połowa sukcesu i mogę wtedy spróbować na YOLO. Jeżeli się nie uda, to... no, jeżeli go nie zniszczę, po prostu. Już tak w teorii ma tutaj zasłony, to co? Zasłony, patrzcie. Nic mi zasłony. Ostatni. Dobra. Swing shot. To mnie będzie przesuwać. Świetnie. No, no tak mi przesuwa. No, teraz świetnie.
myk, 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 kurde, myk, 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 myk. No gini! Jak mi się to udało ominąć? Dobra, tego już mi się nie udało. A, czyli ponad można jeszcze w tym trybie zdobywać, okej. Warto wiedzieć właściwie. Checkpoint, 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 checkpoint. Nie ma! Dobra, elektrolyzer. Teraz to już się właściwie nie będę narzekał. To wszystko jest mi właściwie obojętne, bylebym przeszedł do tego bossa. Uff. Kurde! tak skrzynić. Jest bardzo tu na wparcie lecę. Zdecydowanie. Okej. Okay. Co mi się otworzyło? To? Okej. Okay. Chodzimy, walę się w pewnym razie. Walę już też się opuszczę. Okej, to... Co? Już po prostu tak, taka niechęć. Już się z mojego głosu nie dostaje. Dobra, dobra, złapię. Ludzie, udaje nam się, na serio nam się udaje. Dzięki wam tylko. Jestem tu jeden strzał w pomarsz. Dobra, dobra, dobra. Teraz. Yes! This is it, the protopet duplication room. I'm sorry I'm late. I had some trouble with the guards. No problem. You're just in time. Okay, let's see if this thing works. She is trying to tell us something. Bye now. Enjoy the hygienator. Remember, you bought it from Steve. Steve McQuark. Indeed. Now that I've sold my 1,000,000th hygienator, I can finance the comeback of the greatest superhero who ever lived, Captain Quark! All I need now is a new galaxy with a new fan base so I can rescue them from a new disaster! But sir, I do not understand. Mr. Fizz Widget! This is bad. All right, just what the f*** is going on? Allow me to explain. I'm about to save the galaxy from the protopets, and you are about to become public enemy number one! Oh, and two and three. Guards! Seize them! Smile! It's showtime! Citizens of Bogon, I am Captain Quark. I come to you in this, your darkest of hours, to shine the flashlight of justice on your galaxy. Flashlight of justice? As you know, a living menace called the Protopet has been set loose in your galaxy. But fear not, Boganites. I, Captain Quark, have caught the perpetrators. Yes, good citizens, these are the masterminds behind Megacorp's experiment with death. And now, with this, super electro...
gadget I invented, I will end the protopet threat once and for all. That's my elixir morph. I invented... Ahem. Stay tuned, dear viewers, as I amplify the signal from this helix-so thingy and render every protopet in the galaxy completely harmless. Allow me to demonstrate. Mommy! Does that helixomorph actually work? It used to. I could probably fix it. Come on, Clank. Let's get it back. Więc tak, jak widzieliście, Quark zaświrował już przez brak sławy i no przejął tą... chciał przejąć tą galaktykę. Chciał wywołać nowe zagrożenie, dzięki któremu mógł zostać znowu bohaterem. I tak. Przez cały ten czas Quark był Mr. Fizzwitchem. Jakby się ktoś nie domyślił po moich... podpowiedziach małych. Dobra, i to jest finałowy boss tej gry. Więc... co z dużym już jeszcze... Właściwie to się zabiłem, bo z takim HP to nie mam właściwie co próbować nawet. Dobra, pick select. Bomb glove może się przydać. To się nie przyda na 100%, więc dam to. To się też nie przyda, więc dam to. To się nie przyda, więc... dam właściwie to. To. To tyle, co chcę dać. Ja tu tak weszłem, bo już zapomniałem, że swing shot jest akurat tutaj jeszcze potrzebna. Dobra. Tak, i on jest niczym Sonic the Hedgehog. Robi potworny damage, czyli już praktycznie nie żyje. Jak coś jeszcze raz mnie uderzy. Czyli innymi słowy zrąbałem. Już na samym początku. Niestety będę musiał za to przypłacić, ale nie poddam się tak łatwo. Amunicji nie wiem, czy nam wystarczy, bo już mu dość ten HQ gun dał. Spoko. O Jezu, myślałem, że na mnie zaszarżuje. Dobra, jeszcze jeden mini nuke. Dobra, chyba teraz będzie skakał, co nie? Właściwie to na nich mogłem wziąć Zodiaka właściwie, ale dobra. Kurde, jaki Zodiak? O czym ja gadam? Nie żyję, ja już nie żyję. Dziękuję za uwagę. Okej. Sobie zbieram nic grzecznie. Żeby nie było. Nie wiem, jaki sen ja tu przejdę. Z taką ilością HP. Ewentualnie będzie kolejny odcinek tylko na tego bossa. Ja na Dobra, ja tego nie przerwę, tego odcinka. Dociągnę do 40 minut. Jeżeli do 40 minut nie pokonam tego bossa, to wtedy... Dobra. Pierwszy charger. Coś tu jeszcze muszę dokupić, amunicję. Kurde, ale mi by się teraz jak przydało. Mini turret kupię. Pustrzać nie. Niepotrzebny mi jest kompletnie. Dobra. Jeszcze raz, ostatni raz. 40 minut dociągnę, jeżeli 40 minut lub ponad nie przejdę tego, to ostatni odcinek będzie na tego bossa. Kompletnie.
No, zrąbałem na początku właściwie tylko dlatego, że nie wziąłem syntenoidów. Wiem, to już myślałem, że ma tylko jeden HP z jakiegoś powodu. To by nie było dobre, przyznam. Oj, zrąbałem. Zrąbałem, że tej amunicji nie wziąłem. Ej, halo, halo. Co za broń? Wow. 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 Ominąłem wszystkie te ataki. O Boże. Na razie będę go czystał z tego Vilancera i dopiero gdy skończy mi się jakaś broń, to wtedy zmienię na następną. Okej, skończyła mi się broń, więc teraz zmienię na następną. Będę, że ten Multistar. Ej, właściwie ten Multistar to dużo mu robi. I to nie mówię wyjątkowo w sarkazmie. Ale nie, on jest zbyt niebezpieczny, jeżeli chodzi o moje własne zdrowie. Piu. Właściwie co z tym idiotą, bo jak teraz kupiłem nowe bronie, to chyba nowe... te... dodatki się dla nich odblokowały, co nie? Nie wiem, nie znam się. Okej. Właśnie jak macie Rhino albo Zodiaka, praktycznie ten boss... Teraz oni pomagają? Nie. Serio, roboty? Uciekaliście przed tym wielkim brzydalem. Teraz mi nawet nie chce się pomóc. Nie rozumiem, to wiesz. To właściwie mu nic nie robi. Jakiś tam... The fucking epidemic? Dobra. Polecimy jeszcze raz na tą planetę, gdzie były upgrade'y. Zobaczymy. Ej, nie chcę tu! Kurde, pomyliły mi się teleportery. I jak wrócimy z tamtej planety, to już na serio będzie ostatni raz, kiedy próbuję tego bossa na tym odcinku. Ale kurde, ja naprawdę bym chciał go przejść. Nie, dobra, pociągniemy to do 50 minut. Jeżeli do 50 właśnie minut nie pokonam tego bossa, to wtedy kończę odcinek. Bo naprawdę ja bym chciał z tym odcinkiem zakończyć to... Kurde, muszę jakoś trzymać ten mikrofon dobrze. Żeby to jakoś miało ręce i nogi, żeby tak... Wiecie, ostatni odcinek pokonujemy bossa jest zarąbiście. A nie, że... przedostatni odcinek przed pokonaniem bossa. Serio. To dla mnie było troszeczkę takie... Nawet nie mówię jak. Dobra. Właściwie to tutaj sobie kupiłem amunicję, czy nie. Zapomniałem shield chargera, serio. Zapomniałem go użyć. Dobra, teraz postaram się pamiętać. Modshop. Błagam, że są dostępne do innych broni, ulepszenia. To mini rocket tube. Dobra. Już lepszy rys niż nic, chociaż... Chociaż byłoby dobrze, gdyby ich więcej troszeczkę było w upgrade'u. Już nawet do mnie strzelać, bo nie mam nerwów. No dobra, no przynajmniej udało mi się przejść... To jest śmieszne, że udało mi się przejść praktycznie za drugim razem. Tam, gdzie wcześniej zajęło mi to z 20 jak nie 10. Już tu się dosyć ładuje tutaj wszystko. Ciekawe. Gdzie jest doktor Topeta? Mega Corp Lab to nie. Headquarters nie. To chyba lab będzie.
Shield Charger wpierw. Syntonoidy. Killnoidy. Killnoidy. Dobra, killnoidy. To już lepiej brzmi. Killnoidy się nazywają. To ja jeden nazwał killnoidy. Nie ma. Teraz się żyje fit, grubasie. Teraz trzeba dbać o linię, a ty to już troszeczkę nie zadbałeś. No w sumie zjadłeś kapitana Quarka. Nie dziwię się, wreszcie współczuję stary. Mówię, jeżeli należycie do jakiejś grupy facebookowej, gdzie raczcie jej klanku i ja też tam jestem, to na pewno mnie możecie poznać po tym, że ja na przykład jak ktoś zapyta, co by było najlepsze dla kapitana Quarka, to ja zawsze powiem śmierć. Kapitan Quark nie ma prawa żyć. Dla mnie to jest jedna wielka pomyłka. A czy tak jest naprawdę, to już tylko... to już tylko wiedzą jego rodzica. O Boże, nie ma to jak pocisnąć postaci z gry. Dlaczego ja tak blisko niego chodziłem? Dobra, rozwalę tych, bo jak ich nie rozwalę, to będę miał przerąbane. Spoko. Nie no, jakiś mu to tam damage robi, ale żeby jakoś... Tak genialnie jakoś... Jeszcze ani razu nie straciłem Shield Chargera. Co jest bardzo... moją stroną ciekawą rzeczą. Okej, ale zaraz będziemy praktycznie przy połowie HP. Miniuk. Ja tej gwiazdy chyba raczej nie będę użył zbytnio. Miałem sobie za mnie na Tureta. Właśnie z tym idiotą, więc postawiłem tych Turetów. One mi mogą bardzo pomóc. Może naprawdę stworzyłeś idiotę. Nie! Wszystkie strzały zmarnowałem. Okej, kurde, mam. Zielonoidy miałeś. Dobra, dobrze, że przynajmniej ten lokal mam. Nie, kurde! Quick Select. Tego nie będę używał, więc zamienię to na... to. Kurde, mol. Przecież tu jest też potrzebny Tractor Beam. I tak sobie damage zmarnowałem. Przecież ile bym ja mu zabrał przez to. To się nawet nie mieści w głowie. Wiem, że mu się inaczej, ale nie wiem, brzydko mówił. Nie. Ha! Czy teraz rozwalisz podłogę? Tak. I teraz będzie najtrudniejszy etap. I tam będą już chyba te helikoptery całe. Tak. Może helikoptery. Nie wiem, ja nigdy się nie przyglądałem tej arenie i po prostu zawsze myślałem, że to helikoptery jakieś latają z dupy, ale... Nie, to czołgi po prostu. Cóż, skończyłem się ammo. Nie wiem jak to teraz zrobię, żeby go pokonać. Ale no cóż, no chyba muszę się modlić o to, że mini turety jakoś go załatwią. To jest niemożliwe. Tak BTW. Nie wiem w ogóle czy mini turety... O kurde. Weapons... W ogóle śmieszne jest też to, że Shield Charger
jest wykrywany jako broń. Oh shit. Nie no, nie wiem, czy oni go w końcu atakują, czy nie. No serio, tylko co mi zostało? O kurde, ja przecież, z taką bronią nigdy nie pokonam. Dobra, w każdym razie się... Nie tknę, przepraszam. Kurde. Gdyby tu było PDA, to ja bym już go przecież zabił. Dobra, już, bo mnie wnerwiacie. Koniec tego dobrego. Już zgubiłem, że oni zaatakują. Ludzie, ja wam pomagam w takim razie. Dlaczego mnie atakujecie teraz? No zawsze to jakaś wróg bo wróg, ale no... Przecież mamy teraz wspólnego wroga, to trzeba się jakoś, nie, zjednoczyć czy coś. A nie, że dają mi tutaj jeszcze pierdzielony. Cokolwiek. Co jest tak mało? Jest tak mało. Za dużo damage'a to nie robi, ale no zawsze to jakiś damage. To trzeba wolę założyć. O, to na przykład jakiś damage robi. Znikomy, bo znikomy, ale robi. Proszę, taki bardzo niedoceniany... tak bardzo niedoceniana broń przeze mnie. A tu proszę. Jezu! Ale mikrofon spadł, ja nie mogę. Dobra. Dobra, dobra. Już, easy, easy. Wracamy. Nie! Oho! Lickanian. Dobra, zawsze to jakaś amunicja, nie jest mi narzekało. Pixelect, co mi jest niepotrzebne, czego na pewno nie zdobędę. Sentinelidów na 100% zdobędę. Więc Shield Charger. Ostatni. Ojej, ojej. No jak ja mam go pokonać? No powiedzcie mi, no jak? Dobra, że on tego używał. Bo ja po prostu będę musiał tak na niego iść na wprost, nie że z tego stanu, gdzie ja nie mogę się ruszać wbrew kamerze, po prostu tak chamsko na niego będę musiał się kierować. O, wpycha. Dobra, teraz mnie już nic nie broni. Teraz albo nie wie, jak to mogę. Mam glow. Bombo glow. Bombo glow. Nie. Ja wiem, że to was status i tak dalej, ale na plus. Właściwie źle sobie dzieci wychowywać. Będziesz miał później problemy. Ło! Błagam, pokonajcie go. Jak zawsze nie można liczyć na to. Hej, kick!
Ho, 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 ho. Nie. Tak blisko. Tak blisko. Jesteśmy. Mógłbym próbować kluczem pokonać, ale... Bądź co bądź, bez Shield Chargera to praktycznie jak podpisać sobie... Nie. Wyrok śmierci. Nie, zostawcie mnie, błagam. Nie, kurde! Nie, wiesz co? Może zrobimy tak. Ja głosem się z wami jak na razie pożegnam. I wrócę dopiero po tym, jak już grę przejdę. Więc jak na razie włączam mikrofon i już słyszymy się może za chwilę. Thank you.
Halo? Halo? Dobra, wróciłem, ludzie, żeby nie było. No i jak widzicie, poczyniłem znaczną różnicę z tym, że pod żadnym pozorem nie marnuję lancera. Nie używam w ogóle lancera, tylko po to, żeby zrobić tak. Właśnie tak. Teraz może mi po prostu ten protopet naskoczyć. Za przeproszeniem, rzecz jasna. Dziękuję bardzo, przeszliśmy grę. Zdrówko. You did it! It's okay. This is the real Mr. Fizzwidget. Quark had him tied up in a supply closet all this time. Gentlemen, you have my most profound gratitude. It was nothing, sir. I'm just sorry we couldn't get the Helixomorph back. Right. What do you suppose is wrong with it? I don't know. It could take months of research and... The battery is in backwards. Oops. Imbecilic to the very last. Down, boy. I just have to amplify the device with Megacorp's TV transponders, and that should cure the other protopets. Clank? Hello? It's okay. I can fix her. I promise. I to tyle. Station complete. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli podobała wam się ta seria, to jestem wam za to wdzięczny. Tylko dzięki wam przyszedłem teraz grać Taikanka 2 bez żadnych trików, bez żadnych oszustw. Tylko dzięki waszej sile. Tylko dlatego, że nie wiem, jakoś to oglądaliście. Udało mi się to przejść. To jest właśnie, co youtuber czuje, gdy przychodzi grę, ludzie to oglądają. Dlatego właśnie nigdy mi się nie znudzi by się youtuber. Dlatego już nigdy prawdopodobnie przed jakiś dłuższy nie będę robił. Też po prostu to kocham i to daje mi siłę. Dziękuję wam za to. Ja wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa. So, what do you like to do for fun? Oh, my goodness. So, whatever happened to Quark? I heard he was working at Megacorp. So, you fellas new here? You boys should sign up for the new Probomatic. That little baby cleans you something fierce. I just got done testing the full body waxinator. I am personally sporting a smooth chassis, and there are no tags on my luggage. All right then. Catch you later. Subject 23A. Please report immediately for crotchetizer testing. Well, duty calls. All right, fellas. Nice and tight now. So you tested this, right? Oh, wait! That's why I'm here! Oh, one more thing!